ostatnim odcinku razem z dr Skóra szukałyśmy rozwiązań dla problemów towarzyszących procesom starzenia się skóry. Dziś znajdziemy receptę na kolejne z nich. Słuchajcie, wiemy już, jak zadbać o odpowiednie nawilżenie, odżywienie i ujędrnienie skóry. O tym więcej dowiecie się w poprzednim odcinku, także koniecznie do niego zajrzyjcie, jeżeli nie mieliście okazji go jeszcze obejrzeć. A dziś poruszymy temat rozświetlenia, ujednolicenia kolorytu i odnowy naszej skóry. Zacznijmy właśnie od tego może efektu odnowy. Jaki składnik w tym najbardziej nam pomoże? Wydaje mi się, że tutaj bez dwóch zdań będą to retinoidy. Dlaczego? Bo tak naprawdę działają one na wiele aspektów, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszej skóry. I retinoidy jako jedne z niewielu substancji faktycznie mają realnie szansę przenikać do skóry właściwej i tam działać tak jak należy. Jak działają retinoidy? Na pewno stymulują one skórę właściwą do produkcji nowych włókien, kolagenu i elastyny, dzięki czemu właśnie mają realny wpływ na jędrność skóry, a więc też procesy odnowy. Co dalej? Na pewno stymulują one też żywe warstwy naskórka do produkcji nowych komórek, dlatego bez retinoidów moim zdaniem odnowa skóry nie da rady, nie ma sensu, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I retinoidy mają też bardzo, bardzo dobre działanie przeciwzapalne, więc jeżeli mamy skórę dojrzałą, ale jest to skóra problematyczna, to również tutaj okażą się one być bardzo pomocne, ponieważ pomogą nam w redukcji wszelkich niepożądanych zmian skórnych. Jak i w poprzednim odcinku przygotowałyśmy dla Was dzisiaj receptę właśnie na taką rutynę pielęgnacyjną zawierającą takie składniki. Jeżeli chodzi o retinoidy, to mamy tutaj dla Was propozycję zupełnej nowości od marki Drunk Elephant. Jest to cudowny olejek do twarzy. Także jeżeli Wasza skóra wymaga bardziej takich odżywczych, intensywnych konsystencji, to myślę, że taki olejek będzie bardzo fajnym rozwiązaniem, w szczególności też na przykład do skóry bardzo dojrzałej. Tak, zdecydowanie. Jeżeli są to skóry nieproblematyczne, to jak najbardziej retinol czy też retinal zawieszony w takiej fazie olejowej będzie dobrą propozycją jako właśnie serum w pielęgnacji. I zalecamy stosować taką pielęgnację na noc, bo jak wiemy, retinol jest dość niestabilny, jeżeli chodzi o działanie promieniowania UV i też, żeby unikać jakichś ewentualnych podrażnień skóry, zalecane jest stosowanie retinoidów w pielęgnacji wieczornej. W takim razie, Alicja, powiedz, czy wszystkie skóry mogą stosować retinol? Teoretycznie tak, ale niestety nie jest on zalecany, jeżeli chodzi o panie w ciąży i karmiące piersią. I wiele badań wskazuje na to, że jednak jest on substancją bezpieczną i nie przenika do łożyska czy do dzieciątka, które tam się właśnie znajduje. Niestety nie ma badań na kobietach w ciąży, czyli są to badania in vitro, a nie ma badań na paniach w ciąży i paniach karmiących, więc żeby po prostu nie ryzykować, jak to się mówi, dmuchać na zimne, lepiej wówczas unikać produktów z retinolem i na przykład taką alternatywą, która może służyć do pielęgnacji skóry dojrzałej, jest na przykład bakuchiol, który nie do końca działa tak jak retinol, ale jest świetnym antyoksydantem, a jak wiemy, wolne rodniki to jedna z głównych przyczyn starzenia się skóry, więc tak naprawdę pielęgnacja anti-aging bez antyoksydacji troszeczkę nie ma sensu. I właśnie bakuchiol jest taką substancją, która jest bardzo dobrym antyoksydantem. Uważa się też, że ma działanie łagodzące i przeciwzapalne, a także ma potencjał wyrównywania kolorytu skóry. Dlatego też jest to dobry pomysł, jeżeli chodzi o skóry dojrzałe, aby wpleść właśnie do codziennej pielęgnacji produkty z bakuchiolem jako takim świetnym antyoksydantem. I tutaj rozwiązaniem właśnie będzie na przykład nowe serum od marki Clinique, który właśnie ten składnik zawiera w swoim składzie. Jeżeli chodzi o krem, którym domkniemy tą pielęgnację naszej twarzy, to świetnym rozwiązaniem będzie tutaj propozycja od marki Eisenberg. Zobaczcie, to jest krem, który zawiera w sobie właśnie takie kapsułki z witaminą A, więc mamy tutaj w składzie ten retinol, ale to, co mnie osobiście tutaj jeszcze przekonuje, to oczywiście ta taka łagodna konsystencja, która dodatkowo ten skórę koi i zawartość witaminy E. Myślę, że to jest chyba fajne połączenie właśnie z takimi składnikami złuszczającymi. Zdecydowanie tak, witamina E to też jest świetny antyoksydant, zwany
jest też witaminą młodości i w związku z tym, że jest to taka bardzo dobrze przebadana witamina, myślę, że też powinna znaleźć się w pielęgnacji naszej skóry, bo nie tylko zabezpiecza sam produkt przed psuciem się wskutek działania tych wolnych rodników, to też działa pozytywnie na naszą skórę, właśnie mając dokładnie ten sam efekt, czyli chroni nas przed negatywnym działaniem wolnych rodników, a co za tym idzie przed przyspieszonym procesem starzenia się skóry. A powiedz, czy właśnie zastosowanie retinolu w formie takich kapsułek ma jakieś przełożenie na efekt, jaki mamy na skórze, bądź w ogóle efekt produktu? Jeżeli mamy retinoidy, które są zamknięte w jakichś nośnikach, czy to są właśnie jakieś kapsułki, czy innego rodzaju nośniki, to na pewno zwiększamy ich stabilność, dlatego że retinol jest substancją dość niestabilną, więc zamknięcie go w jakimkolwiek nośniku zwiększa jego stabilność i też, jak wiadomo, wszelkiego rodzaju nośniki też mają wpływ na penetrację składników aktywnych przez skórę, więc jeżeli mamy retinoidy zamknięte w nośniku, to możemy spodziewać się tego, że będą one troszeczkę łatwiej przenikać przez barierę naskórkową, a dzięki temu będą miały troszeczkę większy potencjał. Przejdźmy teraz do kolejnej potrzeby skóry, jaką jest ujednolicenie kolorytu i rozświetlenie. I myślę, że tutaj świetnie sprawdzi się nam witamina C. Jeśli chcecie poznać kilka faktów, ale też mitów na temat właśnie witaminy C, to więcej o tym opowie Wam Asia. Witamina C działa na przebarwienia, jest to fakt, ponieważ niweluje już istniejące oraz zapobiega powstaniu nowych. Witamina C nie dla cery trądzikowej, jest to mit, ponieważ goi oraz niweluje stany zapalne. Witamina C ujędrnia, jest to fakt, ponieważ w połączeniu z kolagenem wzmacnia nasz naskórek. Nie dla witaminy C z filtrami, jest to mit, ponieważ działa antyoksydacyjnie oraz chroni przed szkodliwymi czynnikami promieniowania słonecznego. Asia chyba świetnie wprowadziła nas w temat, ale Alicja, może masz coś jeszcze do dodania? Dodałabym od siebie, że witamina C oprócz tego, że jest świetną substancją aktywną, która realnie faktycznie redukuje nam przebarwienia skóry, ponieważ blokuje enzym niezbędny do produkcji barwnika skóry, więc jeżeli mamy problem z kolorytem i chcemy wyrównać koloryt skóry, to jak najbardziej witamina C jest na tak. I co ważne, to też świetny antyoksydant, dlatego tak jak już sobie wspomniałyśmy, antyoksydacja to konieczny etap pielęgnacji praktycznie każdej skóry, ponieważ wiemy, jak negatywnie wpływają na nią wolne rodniki, a witamina C bardzo dobrze sobie z nimi radzi, więc jak najbardziej jest to świetny składnik kosmetyczny, zwłaszcza jeżeli chodzi o starzenie się skóry. To, co mamy Wam do zaproponowania w kwestii rutyny pielęgnacyjnej z witaminą C, to na pewno lekkie serum. Świetnym rozwiązaniem będzie połączenie z witaminą E, czyli tak jak już Alicja wcześniej wspomniała, witaminą młodości. Także nie dość, że dbamy o blask, właśnie ujednolicenie kolorytu, rozświetlenie skóry, to jeszcze dodatkowo ją wzmacniamy. I tutaj takie serum będzie super rozwiązaniem dla osób, które lubią właśnie lekkie, szybko wchłaniające się konsystencje, ale też boją się ewentualnego podrażnienia skóry, ponieważ ten produkt jest bardzo delikatny, bardzo łagodny. Kolejny produkt, który warto zastosować, to oczywiście krem. I tutaj muszę Ci pokazać, nie wiem, czy Alicja, znasz już ten produkt od bardzo dobrze Hendriksen. Ja po prostu uwielbiam ten zapach. Tak, i to jest chyba też pierwsze to, co tak jak mówiłaś, kobiety robią, patrzą po prostu na zapach. On też ma tak naprawdę być dla nas przyjemny i kojący. I tutaj właśnie cytrusy sprawiają, że ten zapach jest wręcz taki energetyzujący dla skóry. No i myślę, że zastosowanie takiego produktu o poranku dodatkowo jeszcze sprawi, że będziemy mieć więcej energii na cały dzień. No i pamiętajcie też oczywiście o zadbaniu o okolice oka. Właśnie zastanawiałam się, powiem szczerze, jak to wygląda w kwestii produktów pod oczy. W jaki sposób możemy właśnie tą witaminą C wpłynąć na kondycję skóry pod okiem? Bo tutaj no raczej nie występują ani żadne plamy pigmentacyjne w tej strefie, rzadko kiedy. Więc jaki wpływ ma tak naprawdę ta witamina C w tej delikatnej delikatnym miejscu. I znowu wracamy tutaj do antyoksydacji, czyli tego, że mamy tutaj ochronę przed wolnymi rodnikami. I plus jest taki, że zazwyczaj dany produkt to cała formulacja, a nie tylko czysta substancja aktywna, więc tutaj pomogą nam inne składniki danego produktu, między innymi właśnie jakieś ekstrakty roślinne, które wzmocnią działanie witaminy C oraz faza olejowa produktu, która da skórze pośrednie nawilżenie, dlatego że właśnie będzie redukować przez naskórkową utratę wody.
wody, a jak wiemy, skóra wokół oczu jest cienka. Jak już sobie wspomniałyśmy, tam w tym obszarze jest bardzo niska aktywność gruczołów łojowych, jest ich bardzo niewiele, więc tutaj dodatek tej witaminy C, czyli antyoksydanta w połączeniu z fazą olejową produktu i z ekstraktami roślinnymi, które będą wzmacniały jej działanie, to bardzo dobry pomysł, który faktycznie zapewni nam skuteczną pielęgnację okolicy oka. Muszę Wam powiedzieć, że ta konsystencja kremu pod oczy mnie tak zachwyciła, jest tak bogata i odżywcza, no po prostu aksamitna na skórze, więc od razu sobie ją zaaplikuję pod oko. Na moje zmęczone oczy myślę, że będzie idealnym rozwiązaniem. A w międzyczasie, Alicja, powiedz jeszcze, skoro mówimy tutaj o takich składnikach, które dość aktywnie działają na naszą skórę, to czy warto w takim wypadku tę skórę jeszcze dodatkowo jakoś zabezpieczać przy stosowaniu retinolu czy witaminy C? Oczywiście. To może zaczynając od retinolu, na pewno pamiętamy o fotoprotekcji. Oczywiście to wcale nie jest tak, że tylko używając retinol obowiązuje nas fotoprotekcja, bo niezależnie od pozostałych elementów pielęgnacji musimy chronić skórę przed promieniowaniem przez cały okrągły rok, ale przy stosowaniu retinolu i jego pochodnych jest to szczególnie ważne, ponieważ retinoidy wpływają na grubość naskórka, a mianowicie ścieńczają nam górne części naskórka, dlatego też skóra jest dużo bardziej wrażliwa na działanie promieniowania UV, więc tutaj naprawdę ten nacisk na fotoprotekcję jest szczególnie ważny. I co do działania retinoidów, bardzo ważne, aby skupić się na regeneracji skóry, ponieważ jeżeli mamy problem z barierą naskórkową, ona będzie dużo bardziej przepuszczalna dla wszystkich substancji aktywnych, w tym retinoidów, więc z jednej strony to bardzo dobrze, bo troszeczkę więcej ich przeniknie, ale z drugiej strony automatycznie zwiększa się ryzyko podrażnienia skóry, więc jeżeli my chcemy stosować produkty z retinolem lub pochodnymi, najpierw zawsze zaczynamy od wzmocnienia bariery lipidowej naskórka i od regeneracji skóry. A jeżeli chodzi o witaminę C, to myślę, że tutaj bardzo ważne jest, aby dostosować sobie rodzaj tej witaminy C do skóry, ale o tym już wspomniała nam Asia, więc tak naprawdę skupiłabym się na fotoprotekcji, czyli ochronie przed promieniowaniem i tutaj witamina C dodatkowo jako antyoksydant, więc myślę, że będzie to świetne połączenie. Super, czyli tak jak wspomniałaś, ta regeneracja jest bardzo ważna w przypadku stosowania takich produktów, czyli śmiało możecie zajrzeć do poprzedniego odcinka i sprawdzić, jaką właśnie receptę na regenerację znalazłyśmy tam dla Was. Powiedz mi, Alicja, czy coś na koniec masz jeszcze dla nas taką jedną radę od Ciebie, o której zawsze warto pamiętać przy doborze pielęgnacji? Tak, zdecydowanie uważam, że warto słuchać swojej skóry i to, czy dany produkt będzie dla nas dobry, odpowie nam nasza skóra. Więc sugerujmy się potrzebami i aktualnym stanem naszej skóry i ona jest tak naprawdę idealnym odzwierciedleniem tego, czy ta pielęgnacja jest dla nas dobrze dobrana, więc nie sugerujmy się na przykład wiekiem sugerowanym jakby na opakowaniu przez producenta, tylko tym, jaki jest skład i czy ten skład odpowiada na aktualne potrzeby naszej skóry. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że zdecydowanie innym, ale i mnie ułatwiłaś właśnie dobór pielęgnacji. Także jeszcze raz dziękuję Ci za wizytę na naszym kanale. Ja też bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dzięki poradom naszego wyjątkowego gościa określenie potrzeb Waszej skóry to już dla Was błahostka. A jeśli nadal potrzebujecie wsparcia w wyborze produktów odpowiednich dla Was, to zachęcam do skorzystania z naszych porad w perfumeriach stacjonarnych oraz na sephora.pl. Do zobaczenia!